No siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A widzicie, to jest wynik dzisiejszego, według mnie nazywanego polskim El Clasico, czyli starcia Legii Warszawa z Lechem Poznań. Legia wygrywa ten mecz po dramaturgii 2 do 1. Ale zacznijmy od początku. Juranowicz w 29 rozstrzelił samobojanu niefortunnego z... Chyba nie powiecie mi, że to był tak specjalny. Trochę słabo. Później, jak widzicie, Kamiński jakiś tam uraz miał. Skóraj za niego wszedł. No i się druga połowa rozpoczęła. Lopez za Walencję. Skibicki za Rosołka. No i młody Skibicki w swoim debiucie, tak jak Rosołek w zeszłym roku, strzelił gola. Dostał wtedy na 2-1 strzelał. Skibicki tym razem na 1-1. Przypominam, Skibicki, 19 lat, urodzony w mojego województwa pochodzi, czyli Chełmno. Bo pamiętam, jak on w tym, w Olimpii Grudziądz grał. No, i fajnie, że strzelił w debiucie gola. Później w ostatniej minucie Lopez. Kurna, już mów, Lopez, ja ci kurna wybaczam to akcję, którą mógłbyś asystować, bo akurat była, że obrońcy Lecha by już, no, aby wam to powiedzieć, że obrona Lecha była daleko i Lopez biegł z piłką po skrzydle i był obrońca Lecha koło i był chyba tam Skibicki, ten młody, jakby mu podał dobrze, to by na by jeden na jednego z Bednarkiem wychodził, ale no i zetonowano w obrońcy Lecha, ale swoim golem, wybacz, pozwala, że kibice Legii mu wybaczają jego, no, słabą formę w tym sezonie, ale jak jest potrzebny, to jak był potrzebny, to strzelił na 2 do 1 i Legia wygrywa. A się Krakowie na Twitterze po swoje puchary z niego śmiała, że z Krakowi to sukces odniósł Legii słabo. No, a teraz ich kumplom strzelił z Poznania na 2-1 teraz mi na Krakowi. O kur. Cieszę się, jeszcze realnie dzisiaj z Walencją wygra i będzie na tym liderze, choć no, z tego co patrzę, to Granada przegrywa Sociedad, więc raczej Sociedad będzie liderem ligi. Ale przynajmniej wicelider. Czemu lepszy to niż bycie na 8 miejscu jak Barca. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i na razie. Elo.